Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to rozważanie biblijne pełną historią zapisaną w Ewangelii Łukasza, dziś od 13 rozdział, od 10 do 17 wiersza. Jest tu opisana pewna historia i chciałbym, żebyśmy jej wysłuchali. A nauczał Jezus w jednej synagog w sabat. A oto była tam kobieta pochylona od 18 lat, cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce. I zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Powiadając przełożonej bluźnicze, oburzony, że Jezus uzdrowił sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu, czy osła z żłobu nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córce Abrahama, którą szatan wiązał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pędniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast cały lud radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich Pan Jezus dokonywał. Kochani, jest tu opisana pewna historia kobiety. Oczywiście ta kobieta była cierpiącą, pochyloną. Nie mogła się wyprostować, choć bardzo chciała. Moi drodzy, ale taki obraz zobaczyłem w tym naszym życiu. Tutaj ta choroba miała podtekst duchowy. Dlatego, że tutaj werset 11, który mamy w innym tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, w Biblii Gdańskiej jest użyte słowo duch słabości, duch niemocy i duch bezsilności ją trzymał. No bo nawet tu w wersecie 16 Pan Jezus mówi, że była związana przez szatana i potrzebowała uwolnienia od tych pędów. Może nikt z nas obecnych tu na tym miejscu nie jest w takim fizycznym stanie jak owa kobieta, ale możemy być w takim stanie duchowym. Możemy być tak pognębieni, obciążeni różnymi problemami. Możemy być przybici, pognębieni, przygnębieni i związani, że nie możemy w tym wszystkim się odnaleźć, przez co przechodzimy. Kochani, ona była tak pochylona, że nie potrafiła sama się wyprostować. Ona nie mogła zobaczyć fruwających ptaszki. Ona mogła jedynie jak gdzieś po ziemi szły. Ona nie mogła zobaczyć na liście drzew, zobaczyć błękitnego nieba, popatrzeć chmury. Jak czasami widzimy zachód słońca lub wschód, to jest piękny widok, moi drodzy. Ale ona nie mogła. I tutaj czytamy dalej takie słowa. W wersecie 12 Pan Jezus mówi, że tu to słowo mówi, że przywołał ją do siebie. Przywołał ją do siebie. I wtedy ona odzyskała zdrowie. Ale ona musiała przyjść do Jezusa. Wiecie, jak czytacie Biblię, na początku, szczególnie Nowy Testament, ale i Starym, ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy zauważyli, że na początku jest taki wpis, Nowy Testament, czyli nowy przekład, tłumaczenie z języka greckiego. Moi drodzy, tu gdzie czytamy w wersecie 13 wyprostowała się, jest takie greckie słowo, które brzmi doksazo, czyli znaczy, że została wyprostowana. Czyli ktoś ją wyprostował. Ona sama z siebie tego nie mogła zrobić. I to właśnie werset 13 mówi, że została wyprostowana. I wtedy chwaliła Boga. Tym kimś był Pan Jezus Chrystus, który ją wyprostował. Moi drodzy, ale też tak jest w naszym życiu.
że ta kobieta, kiedy została rozwiązana ze swojego problemu, zaczęła radować się i cieszyć Bogiem. Tutaj czytamy, że chwaliła Boga, kiedy została wyprostowana. I moi drodzy, Pan Jezus, kiedy ją uwolnił z tych pęt, ta wolność, która pochodzi od Chrystusa, chcę wam powiedzieć, że ona daje radość i powoduje wdzięczność w sercu dla Boga. Wolność, która pochodzi od Chrystusa, to nie jest taka wolność, że się wychodzi z więzienia tylko na wolność. Ale to jest wolność w środku. Bo wielu ludzi nigdy nie siedziało w zakładzie karnym, a są w niewoli i są więźniami. I są nieszczęśliwi. Pomimo, że są na wolności. Ale ja znam przykłady ludzi, którzy już nawet zakłada karny powiedzieli, że w środku są wolni. Bo mają Jezusa. I to jest prawdziwa wolność, która jest dzisiaj dla nas. Ona była przygnębiona, ona była smutna. Ale moi drodzy, to jest dobra nowina. I tutaj przyszedł pewien faryzeusz, któremu się to nie podobało, religijny człowiek. Bo sabat. Wiecie, słowo sabat, znaczy szabat, oznacza odpocznienie. Odpoczynek. W liście do Hebrajczyków 3 i 4 rozdział mówi nam o tym dniu odpocznienia, to jest osoba. Tu nie chodzi o dzień tygodnia, ale o osobę Jezusa. Można odpoczywać w Jezusie. I tutaj właśnie mówi, należało ją właśnie w tym dniu, dniu sabatu, uwolnić, rozwiązać od tych pęt. W dniu odpocznienia, bo w Chrystusie mamy ucieczkę i w Chrystusie mamy odpocznienie od wszelkich trosk, które na nas gdzieś diabeł chce narzucić. I w Chrystusie właśnie w tym dniu, w dniu wiecznego odpoczynienia, jaki jest Jezus, mamy wolność. Mamy prawdziwe uwolnienie. Kochani, czytamy pewną to jako historię, ale to nie jest historia, to jest opis działania Boga. I to nie tylko, wiecie, powiem inaczej. To są tylko niektóre dzieła opisane w Biblii, było znacznie więcej, bo w Ewangelii Jana jest napisane, że nie wszystko jest spisane. Ale to, co najważniejsze mamy, abyśmy zobaczyli, jak dzisiaj Bóg potrafi zmieniać ludzi. Jak dzisiaj Bóg potrafi zmieniać serce człowieka. Ale tutaj pisze, że Pan Jezus ją przywołał do siebie. Ona musiała podejść do Jezusa. Wtedy uzyskała wolność, wtedy mogła się wyprostować i zobaczyć to niebo, zobaczyć te drzewa, zobaczyć te pływające ptaszki, siadające na gałęziach. Ale to wszystko uzyskała w Jezusie. A my dzisiaj czasami w duchu jesteśmy pobici, przygnębieni, powiązani problemami i troskami. I możemy nawet być, czy uważać się za wierzących, a mimo to być związanymi. Związanymi przez różne rzeczy. Chorobą, problemami, troskami, kłopotami. Zmartwieniami, które diabeł chce włożyć w nasze głowy, żebyśmy nie mogli się w pełni radować Bogu. Ale nasza radość nie jest tutaj. Nasza radość jest w Panu Jezusie. Bo kiedy źródłem naszej radości jest nasz Pan, wtedy nawet te kłopoty, przez które przechodzimy, nie ograbią nas tego. Bo życie na ziemi przemija, ale wieczność trwa. I Pan Jezus tutaj mówi, czy do tej kobiety, uwolniona jesteś od choroby swojej. Bo przyszła do Jezusa. Werset 12 mówi, że Jezus przywołał ją. Jezus dzisiaj ciebie przywołuje. Może ty masz dobrze wszystko dzisiaj, ale jest ktoś ci leży na sercu dzisiaj, na tym spotkaniu. Możemy go dzisiaj przynieść, tę osobę w modlitwie, których tu nie ma. Bo Bóg działa na odległość, jego kilometry nie grają roli u Pana. Kiedy Jezus przyszedł do niego jeden człowiek i rzekł, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. On nie poszedł do tego miejsca. On tylko rzekł słowo i na odległość wtedy, kiedy był w ciele, dokonał się cud. Ale Jezus dzisiaj nie jest ograniczony ciałem swoim, bo jest jako Duch Święty wśród nas. I On dzisiaj chce dotykać się naszego życia. Czasami my sami kładziemy na swoje plecy pewien ciężar. Różne problemy, różne bagaże. Czasami sami jakby te nasze drogi życia plątamy. Dając na swoje barki za dużo pracy, za dużo zajęć. A to może nas odciągnąć od społeczności z Bogiem.
I nie zauważymy kiedy. Nie mamy czasu. Zaczynamy więdnąć duchowo. Bo jesteśmy zajęci wszystkim innym, tylko nie czasem dla Pana. Wiem, co mówię, kochani. Wiem, co mówię. Nawet możesz robić coś dla Boga w królestwie, jakieś sprawy zaangażowane, ale jeżeli nie masz czasu, chwili, by być przed Bogiem, sam na sam, to wszystko, cokolwiek robisz, nie będzie miało błogosławieństwa w życiu. Ale pamiętaj o nim, mówi przy powieści Salomona, 3 rozdział, 5 werset. O Panu na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nawet te, które sami sobie poplątaliśmy. I dzisiaj Pan Jezus chce pomóc tobie i mnie. Wiecie, czasami przychodzi zniechęcenie. Modlisz się i walczysz i ten zapał gaśnie do różnych sytuacji. Ale kto za tym stoi, my wiemy. My nie nawrócimy swoich współczłonków, krewnych, rodziny. My możemy wołać, a Duch Święty ich nawraca i prowadzi pod krzyż Jezusa. My nie jesteśmy bogami, tylko Jezus jest Bogiem, który zbawił świat. Ale wiecie, tak jak ta kobieta i ty, drogi przyjacielu, nie musisz być przygnębiony dzisiaj. Ja nie obiecuję tobie, że problemy znikną. Że dzisiaj wyjdziesz i na następne nie przyjdą. Ale pamiętaj, nie trzeba dzwonić gdzieś na drugą półkulę świata, żeby kogoś ściągnąć, Boga stamtąd, bo On jest tobą. I dzisiaj na tym spotkaniu, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, jest ta możliwość. Bo Pan Jezus chce dotykać się naszych serc, naszych myśli. Może jest jakieś związanie. Jesteś z czymś skrępowany, skrępowany. Nie możesz w pełni się cieszyć i radować, bo jest ciężar na twoich plecach. Jest coś, co cię wiąże w duchu. Jest coś, co cię wiąże, ogranicza w ciele. Dzisiaj Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To w Jezusie masz ten ratunek, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucą. Dzisiaj należy ten dzień, dzisiaj, należy ciebie rozwiązać z twoich pęt, problemów i kłopotów. I to Pan Jezus dzisiaj chce uczynić. Kiedy się wyprostowała, czytamy w wersecie 13, dopiero zaczęła chwalić Boga. Może być coś tak w twoim życiu, że cię zablokuje, czy cię blokuje w pełni oddawać chwałę Bogu. Możesz śpiewać tutaj pieśni, czy innym miejscu, ale w środku nie będziesz w pełni wolną osobą do tego, by rozładować się w Bogu, by wyśpiewać to z serca. Czyż nie jest tak czasami? Ale Pan Jezus mówi, tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Nie mów sobie, że dasz sobie radę sama, czy sam. Do czasu. Ale potem będzie potężny upadek. I będzie więc bolało. Jezus nadal czeka. Jezus Chrystus nadal czeka, bo wiem, że są tu osoby, które gdzieś z czymś się zmagają dzisiejszego wieczoru. Może jest to coś z wczoraj, a może świeża sprawa. A może po prostu przychodzą do ciebie myśli, które krępują twoje chodzenie z Bogiem, nie pozwalają ci robić kroku wiary. Dlatego, tak jak Pan Jezus powiedział, że możemy uzgodnić dzisiaj modlitwę w twoim sprawie i przynosić to Ojcu w niebie w imieniu Pana Jezusa. Możemy, jeżeli potrzebujesz, namaszczać olejkiem ku uzdrowieniu. Możemy kłaść ręce w imieniu Jezusa. Bo to Jezus robił. Bo to Jezus kazał robić swoim uczniom i apostołom. Bo Jezus nie musi, nie jest, może inaczej, Jezus Pan nasz nie jest ograniczonym miejscem, że trzeba, aby tu z przodu był jakiś krzyż albo ja coś innego. Jezus jest tam, gdzie jest Jego lud i gdzie gromadzi się, gdzie ludzie się gromadzą w Jego imieniu. Dlatego, moi drodzy, to dobra nowina dzisiaj. Ona została wyprostowana, kiedy przyszła do Jezusa. Tak jak i ty dzisiaj, drogi przyjacielu, przyjaciółko, przyjdź do Jezusa. To nie jest Jezus tej czy innej denominacji. To jest Jezus wszystkich ludzi. On przyszedł do tych, którzy byli skreśleni przez społeczeństwo. Porządnych, religijnych faryzeuszy. On przyszedł do człowieka, aby go zbawić. I moi drodzy, dzisiaj jest ten stosowny czas.
Pan Jezus Chrystus jest odpowiedzią na Twoje problemy. Odpowiedzią nie jest alkohol, narkotyki, inne rzeczy lub ktoś inny, ale Jezus zmartwychwstały, Pan, Panu i Król Królów. Czas, moi drodzy, przejść z religii do relacji z Bogiem. Czas przejść z tej martwoty do Ewangelii mocy. Czy jesteśmy gotowi na to? Diabeł robi wszystko, żebyś dzisiaj nie wziął, ani nie wziął wolności Jezusie. Ja o tym wiem. Ale on jest przegrany na starcie z Bogiem. On już przegrał, bo Bóg, kiedy powstaje swojej mocy i chwale, to ci wrogowie Jego i ci, co Go nienawidzą, pierzchają, mówi jeden z psów. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Powiedz Mu, że Ci jest ciężko. Przyjdź wierzący człowieku, bo myślisz, że wierzący nie musi przyjść. Ja Wam powiem, to jest błędne myślenie. Zauważyłem, że byłem ostatnio w dwóch miejscach, niezależne słowo słyszałem o synu marnotrawnym, że to jest do wierzących. Dwóch. I nie jest to zbieg okoliczności. Gdzie usługujący mówili to samo. Czwartek i w środę. I ja wiem dzisiaj, że ci dwaj to byli bracia. Mieli jednego ojca. I to, że on poszedł sobie i rozsłonił majątek, ojciec się go nie wyrzekł. A kiedy wrócił, jaką ucztę zgotował. Ale ten drugi brat, porządny brat, był oburzony. On cały czas w domu ojca. Nigdy nic nie zrobił takiego. A ten przyszedł w bardzo kiepskim stanie. I robi mu ucztę. A czy tak nie jest w naszym życiu? Że czasami my, którzy myślimy, że jesteśmy wierzący, a drugi, ktoś upadł, on się upamiętał, podniósł, Jezus mu wybaczył, ale my dalej widzimy te śmierdzące owocami. Obyśmy nie zostali przez to zatrzymani. Bo każdy ma prawo powstać z upadku. Także ty, ale nie tylko ty, ten drugi też. Chociaż jego upadek to jest 854 raz. A twój może być jeden. I konkretny. Odrzuceniem kogoś, kto chce powstać. Pan Jezus nie nadłamuje tego lnu, nie dogasza tego ognia, ale rozpala. Ledwo ten len, co się żarzy. On rozpala tym ogniem, a my byśmy chcieli nie puścić kogoś, kto przychodzi brudny, może nieładnie pachnący. Ale Jezus go wzywa, pójdź do mnie. Faryzeusze, widzicie? Zabraniali. Oni to traktowali jako zawodową pracę uzdrawiania. Jezus zganił. Nie bądźmy faryzeuszami. Jeżeli uważasz, że nie masz problemu, to nie masz problemu. Okej. Okay. Ale jeżeli uważasz w taki sposób, to ja ci mówię, że dzisiaj wyjdź tym do Boga i przeproś Pana, że drugiego tak potraktowałeś w swoich myślach. Moi drodzy, uczę się tego. Bóg mnie tego uczy. To się uczy w pokorze, nie w pysze. To, że ktoś idzie 20 lat za Bogiem, a ktoś idzie 3 godziny, nie oznacza, że jest gorszy od ciebie czy ode mnie. Ja miałem okazję spotkać się z człowiekiem, który był 10 lat młodszy ode mnie, krócej idąc z Panem, ale ja byłem taki przy nim. To, jakim był dla mnie świadectwem. To, co mówił, to było ileś tam lat temu. Moi kochani, nie patrzmy tak. Ale ja wierzę, że dzisiaj nikt tak nie myśli. A może ty myślisz, że jesteś do niczego? Może myślisz właśnie o sobie w taki sposób też? Że Bóg ci nie przebaczy, a że inni na ciebie krzywo patrzą, że ty chcesz się podnieść. Nie ma sensu, Boże, widzisz, że chcę. Może się już nie musisz zaakceptować i nienawidzisz swoją osobę. Pan Jezus mówi, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Trzeba też siebie kochać. Może patrzenie w lustro sprawia ci problem, wiem o czym mówię. Bo też taki miałem okres. Tak czasami będę rozczaskał to lustro. Nie, co się na mnie patrzysz? Ale moi kochani, Bóg mówi zupełnie co innego. Jezus Chrystus za mnie oddał życie. Gdyby on mnie nie kochał, to bym dzisiaj tu nie był. Może się mogę sobie nie podobać w tym lustrze. Może wam się nie podobam. Trudno. Ale Bogu się podobam. Czy się wam to podoba, czy nie?
nie musi cię akceptować. Ciebie też ktoś może nie akceptować, nie przejmuj się tym, ale Jezus stanął na drodze twojego życia. I on mówi, kocham cię, takim jak mnie jesteś. Ja cię chcę zmieniać. I to jest najważniejsze. To jest piękne, rozumiecie? W Jezusie musimy znaleźć akceptację. Na krzyżu Golgoty ciebie zaakceptował. I nieważne, że może jesteś jakiś nieforemny fizycznie. Może inni są, zachowują się jakoś niestosownie według ciebie, ale tą osobę bardziej kocha Bóg może niż tych faryzeuszy. Chociaż ja uważam, że jednakowo. Wiecie, przypominam sobie, ponad 20 lat temu było tu takie zdarzenie. Wielu tu bezdomnych przychodziło. I jeden bezdomny o drugim powiedział, usługiwał tutaj pewien brat. I on mówił, ale on ma błędy. A ten mówi, wiesz, ten usługujący, te jego pły mają większą wartość przed Bogiem niż ty. Wiecie, byłem zaskoczony. Ale moi kochani, jak wyglądał sen marnotrawny przy świniach? Nie miał co jeść. Nie miał garnituru pięknie na pewno. Nie miał perfumu. Nie miał nic z tych rzeczy. Jaki był jego zapach? A on przyszedł do domu ojca. I prosił tylko, żeby być jego najemnikiem. A on nakazał im szybko go odziać w szaty, wziąć ten pierścień i sandały. A my byśmy pozamykali tutaj drzwi, bo psuje nam tutaj zapach na tej sali ktoś. Ale Jezus takich ludzi przyjmuje. I powiem wam więcej. Może ja nie byłem taki, ale ja byłem taki sam jak ten człowiek, o którym teraz wspominam. Bo to nie ma znaczenia, czy piłeś, czy paliłeś, czy nic z tych rzeczy nie robiłeś, ale jeżeli Jezus Chrystus nie był twoim Panem, czy nie jest, idziesz do piekła razem z tymi ludźmi, na jednym wózku. Ten grzeszy tak, a ty inaczej. To nie znaczy, że ja jestem lepszy, bo grzeszę lepiej, czy mniej od tego drugiego, a pierwszy od trzeciego. Niektórzy myślą, to ten się musi nawrócić. O, ten tu. Na przykład. Ja? Chodzę w niedzielę do kościółka. Nie piję, nie palę. Chciałby się powiedzieć, no i pięknie. I żony nie bije. Dzieci wychowuje. I do piekła idę. Akurat to akurat dodatek mój. Moi drodzy, to jest oszustwo. Bo każdy z nas grzeszył. I choćbyśmy szczerze przeczytali tylko 10 przykazań w myślach. Kazanie na górze. Zobaczymy, że wszyscy jesteśmy przestępcami przed Bogiem. To my dzielimy przestępca, to ktoś komuś ukradł, kogoś jakiś rozbój, a przestępca to ten, kto przestępuje Boże przykazanie. Wystarczy tylko jedno. I jesteśmy grzesznikami. Tymi, którzyśmy się rozmienili z Bogiem. A więc liczymy tylko na Bożą łaskę. A więc, moi drodzy, nie jesteśmy tak dobrzy, jak nam się wydaje, bo tylko dobry Bóg jest. I ta Jego dobroć i miłość do nas spowodowała to, że możemy do Niego dzisiaj wołać. I Pan Jezus mówi, kocham cię, mój synu, moja córko. Może upadasz, ale mówi, mój synu, moja córko. Może komuś się nie podobasz, ale Jezus mówi, ja cię nadal kocham. Jego miłość nie słabnie. Zobaczcie, jaka jest sprawiedliwość o wierze i śmierci i przelanej ilości krwi Pana, naszego Jezusa. On umarł za wszystkich. Przelał jednakową ilość krwi za każdego. Jednakową ofiarę złożył. Nie podzielił. Za ciebie więcej, a za ciebie mniej. A za ciebie inną ofiarę? Gorszą i lepszą. Jedna. Dla wszystkich. Bez względu na pochodzenie narodowe. Bez względu na pochodzenie etniczne. A dzisiaj powiem religijne. Czy jest biedny, czy bogaty w Chrystusie, jest jednakowo miara. Jakub mówi nawet, tam napomina w trzecim rozdziale, czy w drugim, w trzecim, wierzących, żeby nie czynili różnicy między wyznawaniem przy osobach Jezusa, bo ktoś jest biedniejszy i bogatszy. Bo generalnie ci bogatsi mają większe możliwości, bo kładą więcej pieniędzy na kościół. Więc przywódcy, pastorzy, księża mają więcej korzyści, ale nie tak powinno być w Kościele Pana, którym głową jest Chrystus. Ta Boga wdowa dała więcej od tych wszystkich. Ona miała co miała. W oczach innych to było niewarte uwagi, ale w oczach Boga miało większe znaczenie, niż ktoś by dał dzisiaj $1 000 000 albo 10 milionów euro. Bo Jezus widział jej serce. Jezus widzi serce człowieka. On może przyjąć tę grosz,
a odrzucić te 10 milionów kogoś, kto daje na Kościół. Bo Bóg patrzy głębiej, On patrzy na serce, a nie na to, co i jak robimy, tylko na nasze motywacje. My możemy robić dobre rzeczy z niewłaściwych motywacji. Z tego też trzeba być uwolniony, moi drodzy. Też trzeba powiedzieć, Panie, idę na nabożeństwo, to u nas się najczęściej chodzi w niedzielę, niektórzy o sobotę, aby mieć zaliczone. Nie, moi kochani. Nie zaliczajmy tak. U Boga nie ma zaliczeń. Sprawdź swoje serce. Bo to też jest związanie. Religia wiąże i zniewala. Chrystus zwalaj prowadzi wolności. Religia potrafi zatwardzić najbardziej oddanego Bogu serce człowieka. Religia to są schematy, zasady, regulaminy, jakiś taki porządek, ale bynajmniej nie Boży. A kiedy Duch Święty chce przemawiać, nie Boż, trzeba kończyć. Bo trzeba coś innego robić. Bo my mamy tutaj swój porządek. Ale Duch Święty chce przesłać słowo prorocze. Nie, Panie. I to nie może nas kosztować życie nawet. Kiedy Pan chce do nas mówić, to chciejmy Go słuchać. Bo możemy już nie cofnąć czasu. I dzisiaj może jesteś w takim miejscu, że wiesz, że coś takiego miało miejsce w Twoim życiu, że Pan chciał przemówić. Powiem Wam autentyczną historię. Pewien człowiek był na nabożeństwie i ktoś miał dar, prorokował w językach i dar wykładania. Ten człowiek to rozumiał. Dokładnie co on mówi. Ale pomyślał, że nie będzie to mówić. I za chwilę Bóg dał to innej osobie i dokładnie to mówiła ten człowiek. Nawet żeśmy niedawno mówili, że jeżeli ty nie weźmiesz tego od Boga, to drugi to dostanie. Nie bądźmy tymi właśnie. Jeżeli Bóg mówi do ciebie i ciebie chce użyć, to weź to od Pana. Nie bądź zbyt skromny, czyli fałszywie skromny. Wiecie, pycha, to my myślimy, że ktoś się wywyższa, ale też pycha może być drugą stroną medalu. Żeby wszyscy mnie widzieli, jak ja się robię pokorny, skromny, niegodny. No wiem, że jestem niegodny i Chrystus uczynił mnie swoją krwią godną. Ale moi drodzy, to też jest fałszywa pokora. To jest pycha. Bądźmy naturalni. Bądźmy ludźmi, którzy nie udawają, kimś kim nie są, ale chcą być tym, kim są w Jezusie uczynieni. Jeżeli ktoś nie przyszedł jeszcze spośród nas do Pana, też może przyjść. Jezus czeka na Twój krok. Nie mów, ja dam sobie sam radę, bo ja Ci powiem, ja sobie sam nie radzę. Bóg pomaga mi poradzić. I to jest dla mnie cud. Moje życie jest cudem. Chcemy oglądać cuda uzdrowienia. Amen, niewątpliwie. Ale dla mnie cud jest życie z cudem. Życie, moje życie. Że ja żyję i wierzę, pomimo różnych doświadczeń przeszłości. Pomimo w ciągu jednego roku straty najbliższych dwóch osób. Moja wiara jest dla mnie cudem. Dla Was może nie, ale dla mnie tak. I to, że tu jesteśmy, też jest cudem. Ale tak niedawno, wczoraj, bo miałem rozmowę z pewnymi osobami, mogę wyzdradzić tylko element, że bo ja myślałem, że budowane jest to spotkanie na ludziach. My musimy zrozumieć, że Jezus Chrystus żyje, Bóg żyje. Choć tutaj ci, którzy przed nami tu byli, moi rodzice, poumierani, mój brat, to Jezus żyje. Jeżeli budujemy nasze społeczności na człowieku, to kiedy on umiera, to ma się wszystko skończyć. I teraz zrozumiałem, skąd się wzięła nauka, że cuda się skończyły ze śmiercią ostatniego apostoła. To jest nieprawda. Bo cudem jest każdy z nas. Bo Jezus żyje. Apostoła Pawła i Piotra nie ma. Ale Ty i ja jesteś, który żyjesz w Jezusie. Więc widzicie? Często bazujemy na ludziach. I kiedy patrzymy na ludzi, tak jak Izrael w pewnym momencie zgubił z oczu, stracili z oczu Mojżesza i zaczęli czynić głupoty, budować cielca. Tam pisze, stracili z oczu Mojżesza. Mojżesz poszedł na górę i miał relację z Bogiem. Długo. Ale moi kochani, ja znam przykład osoby, która nawróciła się jeszcze w zakładzie karnym, siedziała za zabójstwo, wyszła połowę krócej. I ten człowiek, który się zajmował tym człowiekiem, duchowy, ojciec,
Póki on żył, on był w porządku. On zmarł. Ten człowiek wrócił do starego stylu życia. Załamał się. Dlatego to jest dla nas ostrzegawczy sygnał. Nie bazuj i nie buduj swojej wiary na drugim człowieku. Nawet na tym, przez którego usłyszałeś, czy usłyszałeś Ewangelię. Po Filipiemu. Bóg to zaaranżował tę sytuację, że on w tym wozie był, przyszedł Duch Święty, kazał podejść Filipowi do tego. Ten czytał proroka Izajasza i zaczął mu tłumaczyć. Kiedy zrozumiał, ten się zapytał, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Jeśli wierzysz, możesz. Poszedł, zanurzył, ale Duch Pański porwał Filipa, a pisze, że eunuch jechał dalej, radując się. Czemu radując się? Bo on naprawdę przybył do Pana, a nie do Filipa. To jest taki obraz, moi drodzy. Polegajmy na Jezusie. Nie na ludziach. Nie na sobie samym. Wiecie, ile razy ja już sobie postanowiłem coś przed Bogiem? Aby już zabrakło mi rachuby, ile razy, żebym zawiódł Pana. Wiem, co mówię. Polegajmy na Panu. Niech Bo On będzie dzisiaj naszą odnością. Do tego was, bracia i siostry, zachęcam. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, ja myślę, że po tej usłudze, już niedługo, cierpliwości, kto pragnie, niech powie, że się chce modlitwy. Wspólnie, razem. Tam będziemy się modlić. Jeżeli pragniesz namaszczenia olejkiem, powiedz. Jeżeli pragniesz, nie wiem, czegokolwiek pragniesz, przyjdziemy z tym do Jezusa. To nie ja. Ani ty nie rozumiesz swojego problemu, ale Pan. Ale jest jedna rzecz, która jest tutaj niezbędna w tym sprawie. Wiara. Wspólnie wierzymy. Przychodzimy do Boga i wierzymy, że przyjdzie on jego rozwiązanie. Musisz być pewny tego. Że już nigdy nie będzie tak, jak jest teraz. Kiedy przyjdzie z tym, co masz w sercu, do Pana. Ja nie mówię, że od razu poczujesz i od razu zobaczysz. Ale ty już wiesz, że coś się zmieniło. Coś się zmieni, kiedy wyjdziesz dzisiaj do modlitwy. Kiedy poprosisz o tę modlitwę. To tam w środku Duch Święty twojemu duchowi już poświadcza. I już teraz to czyni. Że jak to zrobisz, to wiesz, że zajdzie zmiana. 10 uzdrowił Pan Jezus. A wiecie, kiedy oni zauważyli tych trędowatych? Kiedy powrotnej drogę wracali. Oni szli powrotną drogą. Zauważyli, że coś nie gra. Albo zaczął grać. Oni wracali powrotną drogą. Ale wiecie, tylko jeden przyszedł podziękować z powrotem. Wszyscy otrzymali, co chcieli. Ale jeden przyszedł podziękować Panu. Bądźmy do tego jednego podobni. Bo często jest tak, że przychodzimy, Panie, daj, Pan daje, dziękuję, amen, do widzenia. Ale, moi drodzy, to nie tak. Pamiętajmy i bądźmy zawsze wdzięczni. Być może zauważysz jutro coś, pojutrze, za 3 dni. Ale to już teraz działa Duch Święty i zmienia to, tą sytuację. Ja prosiłem Boga, czuję, że dzisiaj Bóg chce w inny sposób działać na tym spotkaniu. Nie na końcu się będziemy modlić, jak zwykle. Ale będziemy się modlić po tej usłudze. Będziemy wołać do Pana, a Pan będzie dotykał serc. Nie ja. Tu nie ma cudotwórców. Bóg jest cudotwórcą. Amen. Duch Święty zsyła dary. Tak i inne na Kościół. I my w imieniu Jezusa zablokujemy działanie złego. W imieniu Jezusa. Bóg Ojciec tego dokonał. Dzisiaj na tym miejscu. Czy wierzysz, że może Pan zmienić twój stan? Czy wierzysz, że Bóg jest tam, w twoim domu, jak tutaj dzisiaj? Bóg już poprzedza to jutro, które ty nie znasz. On już jest daleko dalej w przyszłości twojej. On już się tym zajął. On to, co cię martwi dzisiaj, już dawno rozwiązał teraz. No ja wiem, że to teraz trzeba logicznie przestać myśleć, tylko sercem zacząć wierzyć. Ja wiem, co mówię, się tego uczę. To jest bój, to jest walka. To jest grunt. My jesteśmy żołnierzami. Paweł do Tymoteusza pisze. I tam też są kobiety, niestety. Tam nie ma, tak jak były pobory, że odraczali. Tu się wszyscy muszą. Nie ma. Nie ma demokracji. Idziemy do walki, ale już jeżeli mamy wodza Jezusa, naszego Pana, to już możemy wiedzieć, kto zwyciężył. My idziemy do walki z pozycji zwycięzcy, a nie z przegranego, a być może w razie czego. Nadzieję mającego. Ale mamy mieć pewność. Czy mamy tę zbroję Bożą? Z Efezjan 6 rozdział. Pancerz sprawiedliwości, nie naszej. Lecz Jezusa. On nas odział tym płaszczem. Mamy miecz ducha, którym jest Słowo Boże, a nie nasze.
Mamy tarcze wiary, które gasi pociski ogniste złego. Buty gotowe do zwiastowania Ewangelii i deptania skorpiona i węża po ziemi. Nie bójcie się, to jest bezpieczne. Chcemy się to dzisiaj odziać. Chcemy się odziać w tę Bożą zbroję. Nie bójcie się. Bóg nie da ci dziurawej zbroi. Nie da ci felernej zbroi. Ona jest na twoją miarę. Na moją miarę. Jeden może mieć 1,50 m, drugi 2,50 m, a Bóg ma na każdego miarę. To jest piękne. I to jest chwalebne. Cena została przez Pana Jezusa zapłacona. Za tą zbroję nie musisz już płacić. Krew Bożego Syna zapłaciła. Weź, podejmij walkę i uwierz, że Jezus jako twój Pan zwyciężył tą walkę. Możesz, kochany, pastor Paweł napisał do Koryntia takie zdanie. W 7 czy 6 rozdziale jeszcze muszę to przeczytać. Bardzo ważne, to jest chyba nawet 5 rozdział, tak? 5 i mówi tak. Jesteśmy uciskani, nie jesteśmy jednak podniebieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Możesz jedną bitwę przegrać, ale cała wojna należy do Ciebie, w Jezusie, zwycięsko. Może ktoś jest tutaj dzisiaj powalony, ale jedno Ci chcę powiedzieć, nie jesteś pokonany. Kiedy Jezus jest Twoim Panem, kiedy Jezus jest Twoim Zbawicielem, Przewodnikiem, nigdy nie jesteś pokonany. Choć Ci się wydaje, że tak jest. Choć jesteś powalony, Jezus podnosi Ci się. Jezus Ciebie podnosi dzisiaj. Ciebie też. Każdego. Tak, Ciebie też. To jest wspaniały przyjaciel. On nie przychodzi i nie dokopuje. To diabeł tak chce, żebyś wierzył. Jezus podnosi. On nie skreśla, nie zsyła na margines społeczeństwa człowieka, za którego umierał w męczarniach. Jezus to nie był koniec śmierci. Śmierć to było przejście do innej, lepszej formy życia. Dla Bożego dziecka nie ma śmierci. Śmierć to jest źle interpretowane słowo przez wierzących. To jest przejście do życia. To jest przejście po prostu. Ci, którzy są w Chrystusie, nie umierają, tylko przechodzą do innej, lepszej formy życia. A w duchu już tam jesteśmy. Amen. Przyjąłeś Jezusa, oddałeś mu życie? Jeżeli tak, to musimy na nowo prosić Boga, żeby nam uświadomił Duch Święty, co mamy w Chrystusie i co się wydarzyło w naszym życiu. W wymiarze ducha. Ogromna zmiana. Czas powstać, Ludu Święty. Czas powstać i wziąć do ręki miecz. Wziąć do ręki tarczę. Odziać przyłbicę, aby tu nałożyć na głowę ochronne przyłbica. Dzisiaj będziemy to czynić. W imieniu Pana Jezusa. Otwórz swoje serce dla Niego. Nie bój się, mówi Pan, bo ja jestem z Tobą. Jestem z Tobą teraz i zawsze. Amen. Czy Jezus nie zaprasza Cię dzisiaj? Czujesz to? Czujesz tam w sercu coś? Jeżeli czujesz, to nie zgaś tego. Bo Pan mówi, nie gaście Ducha Świętego, kiedy do Was mówi. Dziś, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Czy jesteś gotowy? Gotowa. Może nawet trzeba powiedzieć, że jest ktoś pośród nas, kto nie jest gotowy na spotkanie z Bogiem. Bo jego życie nie jest przed Bogiem uregulowane. Nie ma problemu. Dzisiaj jest dobry czas. Pan Jezus czeka i puka do serca Twego. Teraz, moi drodzy, będziemy się modlić. I to już teraz, po tej usłudze. Zapraszam tutaj grupę śpiewającą.